Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że nie będą nam przeszkadzali tym razem w nagraniu. Zrobimy sobie tak zwany unboxing. Lubię kurde tą nazwę, znaczy właściwie to nie lubię. Rozpakujemy sobie to i zobaczymy, co tutaj mamy. To jest taki kurczę plastic repair welding maszynę. Fajnie to jest napisane. Spawarka do plastików. 80 watów, a tu mamy jeszcze coś napisane, że tu może, a rysunki są śmieszne, fajne, tu mamy strzywki, ale dobra, nie będziemy tutaj zgadywać, co my tu mamy, tylko sobie to, że tak powiem, wyciągniemy w fajnej walizeczce to jest, kartonik możemy sobie odłożyć, wentylator wyłączę, bo na razie niepotrzebny. Chociaż wilgoć jest tu dosyć duża, bo aż wilgoć na stół wychodzi, ale dobra, co zrobimy? Jak jest gorąco, narzekamy. Jak pada, też narzekamy. Jak jest mróz, to też narzekamy. No cóż, lubimy sobie ponarzekać i sobie narzekamy. Dobra, no tutaj mamy jakieś tam instrukcje. Domyślam się, że są na to gwarancje jakieś. Jak zawsze firma AutoX Scan daje jakieś gwarancje. Dobra, papierologia nas tutaj, że tak powiem, w tej chwili nie interesuje. Szczypeczki. To jest najlepsze chyba z całego zestawu. Zobaczcie, jakie fajne małe szczypeczki. One są do ciapania tych wąsików. To zobaczycie później. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Główną jednostkę spawającą. Zobaczymy, jak to wygląda. O. To sobie tu odłożymy, tylko weźmiemy sobie, że tak powiem, tak. Manual sobie wrzucimy do środka, bo manuale to już są dla osób, które w ogóle nie mają pojęcia, raczej. Bo raczej ktoś, kto ma trochę pojęcia, no to chyba wie, do czego ta maszyna służy, co i jak. No czasami można zasięgnąć jakichś informacji ciekawych. Gdzieś tam, ale raczej to chyba skomplikowane mocno nie jest. To nie jest, kurczę, jakaś maszyna, która wiąże krawaty, polewa setę. Dobra, tu mamy przewód sieciowy. I z tyłu mamy tylko zapięcie do sieci. Czyli mamy przewód sieciowy, tam se przewodzik zrzucę. Tutaj mamy naszą rękojeść. To sobie tutaj włożę i wyrzucam tego. Zobaczmy, jakie to jest długie. Słuchajcie, jak już robimy tak, to później będziecie pytali, jak długie to jest. To ja od razu sobie wezmę metrówkę. I sobie metrową tu zmierzymy. Jak długie to jest. O. Przewód roboczy do naszej maszyny ma, już wam mówię, w instrukcji może być napisane. Dobra, słuchajcie, sam przewód ma 1,5 metra, półtora, więcej jak półtora. Przewód ma 1,60 m plus rękojeść, 1,60 m plus rękojeść, rękojeść ma 20 cm. Czyli ogólnie to całość ma 1,80 m. Dobra, to sobie na razie tutaj położymy z boku. Robota. Nie robota. Bo to taki sprzęt, który nie robota, tylko jest, żeby stał. Zobaczymy, czy nam będzie działało. Jak mogło działać, jak nie było podłączone. No dobra, działa. No i teraz tutaj mamy co? Tu, o, wszystko w folice, ładnie, kurczę, to sobie można dopiero zedrzeć tą folikę. Będzie wszystko cacy. Słuchajcie, tu jest taka opcja na 15, 35, 45, 65 i 80 watów. Oczywiście do tego służy to pokrętło. Tutaj sobie zmieniamy moc rozgrzewania, że tak powiem, naszego
tego sprzęta. Dobra, ja sobie ustawię na 35 watów. Co? Otworzymy tą torbę, bo to jest najistotniejsza część. I tutaj mamy, kochani, zszywy. Mamy zszywki, mamy takie zszywki proste. Właściwie takie trochę pofalowane. Po 100 sztuk mamy różnych zszywek. Nie wiem, czy tam będzie widać, w jakiej one są. O. O, te są takie mało powyginane. Tutaj mamy takie, widać, już dosyć dobrze powyginane. Tylko jeszcze kwestia jest tego, czy one są pozaginane. Teraz to zobaczymy, jak to wygląda. Się pouczepiało. No co, no tak to wygląda. O. Słuchajcie, tak to wygląda. Taka harmonia. I teraz możemy sobie, że tak powiem, dopasować tą naszą harmonię w zależności do potrzeb. No i tutaj mamy tak, 0,6 mm, oczywiście 100 sztuk. Tutaj nie powiedziałem, a tu mamy co? Tu mamy też 100 sztuk 0,8. Ale jeszcze wyciągnę jedną, zobaczę. Kurczę. Dobrze, przynajmniej, że to w te torebki jest popakowane. O, chodźcie, chodźcie, bo mnie was tu potrzeba. O, i ta jest taka, kurczę, fajna. Nie za mocno ona jest powyginana. I ja sobie to odłożę. Zaraz, ile to jest, że 0,8. Dobra, spoko. Ja sobie na razie to położę tu z boku. Tutaj mamy 0,6. Też jest tak mało powyginana jak ta, tylko ta jest 0,6. Dalej, co tu mamy? No, tu jest taka dosyć mocno, bo litera W. 0,6 mm, taka literka W. O, tak one tam wyglądają. Tutaj mamy 0,8 mm, tak dosyć dobrze. To chyba będą najbardziej w sumie popularne. Te zszywki. O. No zależy też, co będziemy tam zszywali, ale no to już jest 0,8. Do zderzaków na pewno one się nadadzą, bo to już jest dosyć gruby pręcik stalowy. I jeszcze fajnie powyginany. No i tutaj mamy jakieś takie a la V. O, i to jest 0,8 mm. Unboxing. Kurwa, jak ja fajnie lubię tą nazwę. Nie wiem, skąd to do nas te nazwy przychodzą, tak jakaś nowa moda nastaje. Ale ja już jestem stary, ja już nie podążam za tym wszystkim. O, to tak to wygląda, taka literka. I w zasadzie, kurczę, to co, jak to się włoży tak i to już... No nie wiem, dobra, może to się do czegoś tam wykorzysta, a może się powygina. Dobra, i jeszcze fajny temacik tutaj jest, oprócz tych wszystkich zszywek, to sobie je tutaj wrzucę do pudełka, bo tak naprawdę zostawiłem sobie tylko jedne, 0,8 i takie bardziej proste. Spróbujemy to wykorzystać. No i tu mamy żelazko, tak? Żelazko. Pewnie to się tutaj... No dobra, ale gdzie są wkręty? Gdzieś tam są, może są. O, to w zasadzie to się tak zakłada i można sobie, kurczę, tym zaprasowywać, nie? Fajny temacik. To się nawet wygina. Kurwa, ta blaszka to będzie gorąca bardzo szybko. O, tu jeszcze LED-a mamy, zobaczcie, tu jeszcze LED-a nam świeci. Także miejsce robocze. O kurwa! To już jest gorące. Zobaczcie, parę razy przycisnąłem, a to już jest gorące. Naprawdę? Nie żartowałem. Jeszcze zobaczę, czy gdzieś tutaj w pudełku, czy w folii nie ma. Chyba, że tutaj. Bo tu jest rączka. Bo nie wiem, czy tutaj to powinno być przykręcone, czy nie. Takie śrubki dwie. Nie wiem. Bo to dosyć, słuchajcie, ciasno tutaj wchodzi. O. Tak zasadniczo to taka szybka robota, tylko kurczę, tu trzeba rękawiczki spowalnicze zakładać do tego, bo właściwie tak naprawdę to ten temat mnie jak gdyby przyspieszył zrobienie tego materiału z tym sprzętem, bo ten sprzęt już leży u mnie z tydzień czasu.
i kurczę, nie mam czasu, mam tyle roboty. Ale akurat taki samochód mi się trafił, słuchajcie, z połamaną ramką. Ramka połamała się od tego o. Oczywiście jak wypiąłem to, wyjąłem to z tego, to oczywiście sobie tutaj krzyżykiem zaznaczyłem flamastrem. O, widać, tutaj jest zaznaczone. Krzyżykiem. I wiem, że krzyżykiem to jest ta część krótka, tutaj złamana. Więc sobie znaczcie, bo to właśnie tutaj o, w ten sposób siedzi. I powiem wam szczerze, że ktoś to nieumiejętnie rozebrał i złożył. Właściwie złożył, włożył tak naprawdę, bo nie złożył, bo to jak się połamało, to to po prostu wpadło do środka, no i było, bo było, a dziura była i tak dalej. Spróbujemy coś temu zaradzić, zobaczymy, czy ta maszynka, że tak powiem, nam, że tak powiem, tutaj spróbujemy to, kurde, jakoś zgrzać, nie? Może akurat. I tak dlatego mówię, że to, kurczę, tak mi się trochę przyspieszyło, żeby to ustrojstwo przetestować od AutoX Scana. Ale wiem, że oni to fajne rzeczy mają, kurczę, i lubię od nich rzeczy różne tutaj testować, bo naprawdę są, kurde, fajne, przydatne, nie? Tam niektórzy zazdrośnicy to tam te lajki dają do dołu, bo no co ja na to poradzę? No dostaję, zostaję obdarowany czymś, no słuchajcie, no i tak to wychodzi, no życie, tak? No nie każdy ma takie szczęście. No dobra, ale widzimy się za chwilę, przesuniemy się z kamerą nad imadło i zobaczymy, co ta maszynka będzie potrafiła nam zrobić i te cążki. Zobaczymy, czy żelazko, czy lutownicę sobie weźmiemy, bo ze spawaniem plastików już miałem trochę do czynienia, ale ja to robiłem zazwyczaj bardziej manualnie. W sensie wykorzystywałem sobie jedną, jedyną lutownicę, mam przeznaczoną do tego, dosyć dużej mocy. Grocik mam przyszykowany przez siebie w taki trójkącik, ale w ogóle ogólnie zamówiłem, będę miał jeszcze groty takie fajne, takie żelazka do prasowania, to też jak będę coś tam spawał tym urządzeniem, to sobie te żelazka zobaczymy, jak działają, bo też to musi do mnie przyjść w paczuszce, paczuszka leci do mnie. Także widzimy się za sekundę. No dobra, przestawiliśmy się w odpowiednie miejsce. Tu mamy naszą maszynkę. Zrobimy sobie tutaj zbliżenie. Ja mam oczywiście tutaj lampkę, czołówkę. O, tak będzie dobrze widać. Jak sobie doświetlimy jeszcze. Słuchajcie, no jest to dosyć cienki plastik. Będzie ciężko to, że tak powiem, tą szywką załatwić. Ale spróbujemy. Na razie się cofniemy. Zobaczcie, jaką mam fajną tutaj lampkę. Mogę sobie tu ją... To już wam pokazywałem, to też mam od AutoX Scana. O. Mogę sobie tutaj mniejsze trochę światełko zrobić. Teraz tak jakbym to na upartego... Tą śrubkę sobie tutaj podniósł. O. To teraz praktycznie mogę sobie tym światełkiem tutaj regulować. Bo to jest na magnesach. Teraz mogę sobie tym obracać, nie? Bo to jest obrotowe. O. O. Mogę zrobić tak, może zrobić bardziej tak. Oczywiście te końcówki są tutaj obrotowe, nie? O. I tak właśnie do tego taka lampka służy, nie? Że jak sobie wezmę, odepnę ją, to sobie mogę to obracać tu. O. I tutaj mam przy imadełku super sprawę, bo mam światełko. Zresztą wy też będziecie tutaj to dobrze widzieli. O, no temat jest taki, kurczę, ciężki, powiem tutaj, do pozgrzewania. Nie wiem akurat, czy do tego zszywka się nada. No bo to się, kurczę, złamało tutaj, słuchajcie, przy samych tych zaczepach. I teraz się zastanawiam, czy tą zszywkę tutaj pakować, bo ta zszywka przeleci mi na wylot. No ale co o to? Spróbujemy. Jak nie wyjdzie z szywką, zrobimy inaczej. Nie? Spróbujemy pobawić się. Dobra, maszyna jest tam nastawiona na... Słuchajcie, nie naciskajcie guzika sobie, jak wkładacie zszywkę do niego, bo od razu będziecie poparzeni. Kurwa, jeszcze gdzieś mi wyleciała, bo jest taka mała. Ja sobie tutaj wyciągnę następną. Nie będę tamtej szukał, bo szkoda czasu.
sobie ją znajdę, nie? Oczywiście później, po programie. Na razie muszę pobawić się w Marka Kondrata. Dobra. Zobaczmy w ogóle może na pusto, jak się ją uruchomi. Zobaczcie, już ona robi się czerwona. Moment. To jest kurwa moment, sekunda. Widzieliście to? Naciskam guzik. I ona już się robi czerwona. Dobra, jedziemy z tematem. Tylko muszę na stare miejsce to przyłożyć. Wezmę sobie tu czołówkę, świeci. I spróbujemy sobie to, że tak powiem, tutaj zaaplikować. Tylko patrzę, bo tu jest takie jedno miejsce grube. W tym jednym miejscu możemy to sobie. Zobaczcie, szywa siedzi. Tylko muszę zobaczyć teraz, czy to jeszcze nie wystygło, nie? To musi wystygnąć. No może, słuchajcie, będzie malina. Dobra, teraz sobie zrobimy drugą stronę, żebyśmy mieli to, że tak powiem, stabilne. O. Teraz to musimy sobie zrobić tu. Muszę to obejrzeć najpierw, słuchajcie, jak to jest tutaj. Bo tutaj, żeby później ta szmata się zaczepiła, nie? Dobra, to będzie tu. Bierzemy sobie kolejną szywę. Mam nadzieję, że to kurde zimne jest. Słuchajcie, i teraz to wam to przybliżę tu, żebyście widzieli. Będzie tak blisko, naprawdę będzie blisko. Tutaj mamy rozerwany ten element. Teraz go sobie, kurna, tu wsadzimy w szywę, nie? Jedziemy. Dobra. Musimy chwilę poczekać, kurna, bo to gorące się zrobiło. Dobra, i niech to nam teraz w ten sposób postygnie. Podmuchamy sobie, bo to jest kurwa ciepłe. Widzieliście, jak ten plastik zapłonął? No, zobaczcie, to już jest. To już jest tutaj dosyć sztywno. Dobra. I teraz dalsza część zabawy. Tak to kurna mniej więcej nam tutaj wlazło. Ładnie. No, powiem wam, że to całkiem, to już jest w miarę stabilne. Tutaj widzicie kawałek tej szywki widać, ale teraz musimy się pozbyć tych końcy, tych włosków, nie? Więc sobie to sapniemy, zobaczymy, czy to nam nie pęknie, nie wyrwie się. Teraz muszę to jakoś tak sprytnie zrobić. Byście to widzieli. Kurwa. Dobry ten drut jest, kurwa, mocny. O. Jedna część poszła. Słuchajcie, druga część poszła. I nawet to pasuje, te końce, żeby tu wystawały, bo tu będzie szmata zapinana. Dobra, drugą stronę. Jedziemy. Chłopaki przyszli, słyszę, już blachy się sypią. Osłony spod silników. No i dobra. No i mamy, że tak powiem, już ogarnięty ten temat. Zobaczcie teraz, jakbyśmy zderzak, że tak powiem, sobie zszywali,
tymi zszywkami, to później można to szlifierką ładnie wy... bo wiadomo, że taki zderzak, który jest pęknięty i my to zszywamy, to on i tak musi pójść pod lakier, prawda? Więc my możemy sobie teraz ładnie to przeszlifować, nie? Ale my tutaj musimy jeszcze zrobić manewr. Założymy sobie teraz tutaj tego naszego doprasowania wariata i zobaczymy. Trochę czasu nam się tutaj zejdzie z tym, ale myślę, że warto. Ja jeszcze chcę zobaczyć tutaj, tu mamy, tak wam pokażę już z ciekawości, tylko nie wiem, czy tu będzie widać. W takich strzałeczkach jest PC plus ABS. To jest dokładnie środek, znaczy plastik, z którego zostało to wykonane i to jest informacja dla nas. To jest informacja dla nas, jakiej laski, że tak powiem, można użyć. PC. Spróbujemy znaleźć sobie laski PC. PC. Zaraz, kochani, sekundę, bo ja tutaj mam tych lasek dużo. To już kiedyś pokazywałem. To już kiedyś pokazywałem, ile tych lasek mam. Mam różne laski do spawania. No i one tutaj mam opisane. I teraz sobie tutaj na spokojnie, słuchajcie, muszę znaleźć. Na razie to położymy. Polipropylen, to jest PP. Tutaj co tu jest? Co tu mamy? Co tu mamy? Tu jest też PP. Dobra, tutaj mamy PA. Co tu jest? PA6. Guzik, prawda, że to jest PA6. PC plus PBT. Dobrze by było, żeby było PC. Tu mamy PA i ABS. Tu mamy PP. Jakąś mieszanką. Tu mamy PC. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy PC. PP P40. A tu jest jakieś no name. Mam laskę PC. I użyję laski PC, ponieważ tu jest PC i ABS. W ogóle to gdzieś tu miałem. PA i ABS. Nie, dobra, użyję, bo widzę, że konsystencją to bardziej będzie mi pasował chyba to. O, wezmę sobie taką lachę. Tylko tam bez domysłów, słuchajcie, żadnych. Laska to jest laska. Mówimy o lasce do spawania, nie? No, żeby tam nie było. No i co? Kurczę, nie w tę stronę to wziąłem. Jezu. Tutaj nie mam jak się załapać za bardzo, ale dobra, może tak po skosie delikatnym to sobie zrobimy. Dobra, teraz słuchajcie, muszę lampkę postawić do pionu. O, tak żebyście to widzieli. Kurna, wiecie, że ciężko jak się materiał nagrywa i się takie rzeczy robi, to tak trochę to... Nie tyle, że rozprasza, co przeszkadza trochę, nie? Dobra, i tutaj mamy tą zszywę. Ona mi się trochę tutaj będzie bujała, ale dobra, zobaczymy jak to urządzenie tutaj mi to przytopi. Bo dobrze by było teraz, słuchajcie, zatopić ten drut. Dobra. Chodzi o to, żeby ten drut nam się schował tam w środku. Oczywiście musimy teraz troszkę poczekać, jak to ostygnie, bo to nie ma co, wiecie, bo to popłynie wszystko, nie? Plastik to jest plastik. No i spróbujemy teraz dodać do tego interesu trochę laski. Może tu nastawię sobie na urządzeniu, na urządzeniu sobie nastawimy na 45 watów, czyli z 35 poszliśmy. Już się domyślam, jakie komentarze będą, że
co to się bawić, kiedy można kupić. Oczywiście, słuchajcie, wszystko można kupić, ale nie chodzi o to. Dobra, już mi tutaj laskę topi. No i teraz spróbujemy sobie to ogarnąć. Dobra, a jak tu wygląda temat? Będzie to żyło, czy nie będzie żyło? Z tamtej strony nam wyskoczył ten drucik, będziemy musieli jeszcze raz chyba tam go przytopić. Może podamy jeszcze tutaj trochę tego towaru. O. Próbujemy uratować ramkę. I nic mnie przed tym nie powstrzyma. Dobra. Tu już mamy ucięte. Oczywiście możecie włączyć sobie jak najbardziej wentylację, jak macie jakiś wyciąg albo wentylator, cokolwiek. No bo jednak te opary z tych lasek plastikowych to jednak są toksyczne. O. To jest o tyle, kurczę, słuchajcie, fajne, że on szybko się nagrzewa. Tutaj mamy tą szpilkę. O. Jeszcze bym chciał to, kurde, trochę tu zabrać stąd, nie? No dobra, na razie zostawimy to, niech to tak wystygnie. No dobra. Przeniesiemy się na tę stronę. Tam już mamy trochę ogarnięte. Teraz jeszcze tutaj zobaczymy, jak tu z tej strony. Wiecie, jeszcze tutaj widzę z tej strony, że można jeszcze tutaj to przyspawać. Kurna, szybko się nagrzewa ta blaszka, fajnie. O. Tak naprawdę to my mamy już i zespawane. Ten plastik zgrzany mamy od tej strony, gdzie był pęknięty. No i teraz zobaczmy tutaj, bo tutaj nam się wypięło to. No, ale zasadniczo nie będziemy robili z tego sobie żadnego problemu. Tylko się odkręcimy w ten sposób. O. I tutaj nie było za głęboko to wtopione. Ale my sobie to wtopimy tym. Dobra, damy trochę tu światła. Żeby było widać. O, gdzie tu wyłazi? Tu wyłazi. Dobra, no to jedziemy z tematem. Teraz niech nam to troszkę ostygnie. Tutaj widzicie na dole to. Tutaj jest ten zaczep. O tą szmatę. No i dobra, i to niech tak zostanie. No i jak, wyłazi? No nie wyłazi. Nie chce wyjść. Dobra, damy troszkę towaru.
Tutaj musimy pamiętać, że musimy zostawić, bo tu jest zaczep pod deskę, więc żeby ten zaczep nam się tam zaczepił, nie? Więc dajemy towar tu z tej strony i go rozklapciamy. Zaraz wam pokażę, gdzie jest ta szpilka. Tylko niech nam się to wszystko tutaj ładnie, o. I jedziemy z tematem. Ale ważne jest to, żeby dobrać odpowiedni plastik do spawanego elementu, nie? I tutaj nie możemy wyjść, jak ten ząbek jest, nie możemy tam wyjść, bo tam musi nam to pod deskę wejść. Tutaj idzie szmata, więc tutaj z tym jak gdyby problemu nie ma. O. Jak od tej strony wygląda? Od tej strony wygląda dobrze. Trochę to podniesiemy do góry. Dobra. Zaraz sobie na to założymy i zobaczymy, co nam z tego wszystkiego wyniknie. Czy nam się to uda tam do auta założyć? Może pójdziemy nawet tam do auta. Zobaczcie, wziąłem sobie, kurczę, przykręciłem to. I to już mi teraz nie spadnie, także mogę operować też od górnej części. Nie ma, wiecie co, przerzuciłem to, może, nie wiem, może nie przewidywali tego, że to będzie można pracować tym do góry. I po prostu śrubki jakieś tam malutkie, to są, nie wiem, trójeczki chyba. Także nie ma problemu, jakieś tam znalazłem sobie zwykłe trójeczki, małe śrubeczki. Wiecie, na początku powiem szczerze, dla mnie takie, powiedzmy, zgrzewanie plastików, takie spawanie, to nie jest jakąś tam nowością, tym bardziej, że generalnie, ogólnie najwięcej spawam. No, jakieś tam rzeczy różne robię, regeneracje i tak dalej. Mechanikę też robię, ale mechanikę, powiedzmy, robię w 30-40%, a więcej robię właśnie takie nietypowe rzeczy. Więc dla mnie zgrzewanie takich rzeczy nie jest jakimś większym problemem, bo generalnie zasada jest taka sama. Spawanie polega na połączeniu topnikiem materiałów dwóch spawanych, tak? Więc czy będziemy stalą, drutem stalowym, czy takim, czy innym, czy aluminiowym drutem spawali, powiedzmy stal czy aluminium, tak tutaj mamy dokładnie sytuację z plastikiem taką samą, nie? Mamy plastik i mamy pospawać dwie części plastiku, więc bierzemy sobie odpowiedni plastik, który wam tu pokazałem, jest oznaczony. I zazwyczaj na tych różnych elementach samochodowych jest to poznaczone. I powiem szczerze, że jest to poznaczone nawet dla samego recyklingu. Później, czyli jak na przykład idzie to gdzieś tam na złom, to powiedzmy pan Jan patrzy sobie, aha, to jest ABS. Zresztą oni to już tak są obcykani, że oni tylko spojrzą, już mniej więcej wiedzą i nie mieszają tych plastików, tak? Tylko jak polipropylen PP, idzie tu, ABS idzie tu i to później jeszcze różne rzeczy inne z tego tworzą, tak? Czyli mamy recykling, czy recycling, jak to tam, kto woli. O, no na razie, słuchajcie, no zobaczymy, no. Może będzie to żyło, nie? Zobaczymy, jak się to nam zapnie tam w konsolę, bo największe obciążenie będzie przy zapięciu tych zapinek, tej, tej i tych czterech. Przy czym ktoś nieumiejętnie, słuchajcie, coś tam było robione, nie wiem co. W każdym bądź razie było to w ogóle odwrotnie założone, nie? Odwrotnie było zapięte, więc dlatego podejrzewam, to pękło, bo w ogóle nie tak było to włożone, jak powinno być włożone. Więc mam nadzieję, że to będzie tylko pstryk i będzie nam się działo, nie? Ale najważniejszą teraz rzeczą to jest uzbroić tego pacjenta. Teraz spawana część była tu i to ma być tu. I zapięcia mają być tu. Jego musimy teraz uzbroić w tą skórkę. Ta skórka musi nam tutaj wyjść. To nam musi tutaj wyjść. O. Tu mamy takie kołeczki dystansowe. O. Tutaj mamy również tak. Tutaj mamy również kołeczek taki dystansowy, który jest tutaj. O. Na razie sobie to w ten sposób, słuchajcie, założymy. Ręce mi się nie trzęsą, nie piłem, więc nie powinno być problemu.
Może być trochę problem przy napięciu tego, ale mam nadzieję, że to nam wejdzie ładnie. Ta skórka. Żartuję z tym piciem. Słuchajcie, nie piję alkoholu, więc nie mam problemu z tym żadnego. A jak piję, to piję konkretnie, nie? Opiję się i już wystarczy. Nie no, śmieję się oczywiście. Nie ma żadnego picia, bo picie skraca życie. Dobra, tutaj mamy przełożone, tutaj mamy przełożone, tutaj mamy przełożone, tu mamy przełożone, czyli nasze zaczepy są przełożone i teraz tutaj mamy jeszcze te zapięcia takie. To jest taka trochę z tym zabawa, bo tam są takie, kurcze, zaczepiki. Słuchajcie, no na razie to wszystko jest w całości, wszystko jest ok. Zobaczcie, to musi być tak tutaj przełożone, o. To są takie zapięcia, te takie poprzeczne, co wam mówiłem, że tutaj się to złamało przy tym. I spróbuję to na spokojnie już zrobić. I pójdziemy sobie do auta, założymy sobie tą ramkę, nie? No tak dla ciekawości, to wam jeszcze pokażę, że tak, wentylator sobie tam chodzi. Oczywiście do spawania warto sobie coś takiego włączyć, żeby się nie potruć. Tutaj mam trochę nagłośnienia swojego. No i tutaj mój sprzęt stoi, słuchajcie, piec, gitara. Dlatego tu akurat jest piec z gitarą, w domu mam klawisze, więc jestem człowiek orkiestra, jak to się mówi. No ale trochę życia spędziłem 15 lat, więc dobra, składam to. O tym może kiedyś materiał zrobię, może z domu coś tam też zrobię, właśnie jak muzykę swoją tworzę, właśnie te wszystkie różne tła w tych filmach. Kanał się nazywa Mechanika u Muzyka, nieprzypadkowo, także widzimy się za chwilę. Dobra, kochani, jesteśmy w aucie, o tutaj jestem, hej, włączyłem sobie tutaj światełko, żeby sobie doświetlić. Tutaj mamy naszą dźwignię. Tutaj mamy naszą dźwignię, z której, że tak powiem, tutaj ktoś sobie coś cudował. No i teraz ważna jest kwestia, zobaczcie, jak jest szyty pokrowiec. Dlaczego ramka ogólnie pęka? Jeżeli tutaj rozbieramy konsolę, coś tutaj jest grzebane, to zobaczcie, że ona jest wyprofilowana w stronę dźwigni, nie? Więc jeżeli ją prawidłowo założymy, to nie ma problemu. Tutaj są, widzieliście tam takie dziurki, tu są. To są te boczne kołki, które tutaj wchodzą. No i trzeba zobaczyć, że kurczę, tu jest wsuwane, a tu jest zapinane, nie? Po prostu. I zobaczcie, ramka jest cała, tutaj się nic nie dzieje. Założymy sobie, tutaj jest takie specjalne miejsce na dźwigni, o, na tą gumkę i tutaj w zasadzie, o, i tu w zasadzie jest prawidłowo już zamocowane to. Teraz co? Pamiętacie, gdzie się wsuwało? Wsuwało się tu z tyłu. Musimy tam sobie to wsunąć. O, jest wsunięte. Teraz z boku są te kołki. Musimy włożyć tutaj sobie te kołki. O. I właściwie z przodu tylko jest hop. Nie wiem, czy słyszeliście to takie zatrzaśnięcie. O. Teraz się zatrzasnęło. Cała dookoła się zatrzasnęła. Słuchajcie, i ramka jest cała, się trzyma, nie lata. Nie siedzi w środku pod konsolą. O. Ta skórka tutaj, ala skórka, że tak powiem. Zobaczcie. Nic tu nie wypada, wszystko jest ok, nie? No. Tak oto właśnie powinno się naprawiać samochody. A nie od razu lecimy, wymieniamy. Zresztą nie wiem, jak to jest w ogóle z dostępnością, nawet taką ramkę. No, powiedzmy, gdzieś tam używkę możemy sobie coś tam.
Chwilecie, trochę sobie kolor światła zmienię. O, bo tutaj mam lampę. Nie za bardzo na żółto poszedłem. O, i teraz mogę tutaj wam coś powiedzieć. O. No, także słuchajcie, maszynka jest fajna. Widzieliście, pozgrzewałem to, jest superowo. No tutaj mi zostało jeszcze, powiedzmy, nie wiem czy widzicie, zagłówków nie ma, bo tutaj sobie jeszcze pokrowce założymy. No po prostu doprowadzimy trochę to auto do kultury. Pokrowce są, leżą z tyłu, czekają. Także... A, no i jeszcze muszę wymienić filtr kabinowy w tym aucie, który się znajduje gdzieś tam. No i słuchajcie, kolejny materiał jakiś wyszedł. Powiem wam, że nawet będą pewnie jakieś materiały jeszcze, jeżeli chodzi o tą zgrzewarkę, o tą spawarkę do plastików. No i zobaczymy. Ja spawałem plastiki trochę inną metodą, trochę inaczej. Natomiast jak do wszystkiego trzeba mieć, słuchajcie, pojęcie. No. Słuchajcie, co Szumo mówi. No. Jeżeli nie potrafisz, to się nie pchaj na afisz, jak to się mówi. Nie? No i tyle. I tym skromnym powiedzeniem kończę. Trzymajcie się. Do zobaczyska w kolejnych filmikach. Ramka działa, osłonka działa, pokrowce i naprzód. Pozdrawiam was.